Polskie radio. Radioży. Polskie radio orzesz. Witam słuchaczy Polskiego Radia Orzesz wieczorową porą. Jest piątek, przed nami weekend, a ja mam wielką przyjemność spędzić ten czas w towarzystwie artystki Moniki Dąbkowskiej z Ełku. Cześć Monia. Cześć, dobry wieczór. Państwu. Monika przyjechała do nas z Ełku, ale tak naprawdę z Ełku nie pochodzisz, prawda? Nie, przyjechałam do Ełku jakieś 7 lat temu, mniej więcej. Zakochałam się w tym mieście, w jeziorach, A Z których stron przybyłaś? Ja jestem z Warszawy, z Puszkowa. Hmm. Hmm. Bardzo mi się tu podoba. Bardzo lubię ludzi, lubię, lubię to, że mam blisko do jeziora, mam blisko lasy. Wszystko mi tu bardzo, bardzo pasuje, bardzo pasuje. Bardzo. Czyli ludzie są fajni tutaj, tak? Te ludzie są bardzo, tak, bardzo fajni, otwarci. Mam bardzo wielu przyjaciół, naprawdę mam więcej przyjaciół tutaj niż kiedykolwiek, gdziekolwiek mieszkam wcześniej, tak naprawdę. Bardzo fajnie, ale jesteś tak, jesteś po ASP w Łodzi. Tak, skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, na Wydziale Projektowania Odzieży. Zarówno przemysłowe. Mm. Zrobiłam aneks z malarstwa i właściwie nie zajmuję się już projektowaniem młodzieży, skupiłam się bardziej na malowaniu obrazów. Mm -hmm. Bo dziś, Szanowni Państwo, Monika gościła w nasze, na naszej polanie kultury, e, ponieważ realizowałyśmy razem projekt 16 orzeskie spotkania folklorystyczne i podlinkujemy tutaj filmik z naszego warsztatu, na którym Monika pokazuje, jak wykorzystać wzory mazurskie, takie ludowe, tradycyjne wzory, do e, takiej sztuki użytkowej pokazywałaś nam, jak można pięknie ozdobić bombki i zrobić inne świąteczne ozdoby. Skąd u ciebie to zainteresowanie ludowizną? W trakcie studiów um, korzystałam z biblioteki um, uczelnianej i tam przypadkowo trafiłam na właśnie wzor wzory mazurskie, warmińskie i mazurskie wzory folklorystyczne. No, przejrzałam sobie jeden, drugi album. Bardzo mi się to spodobało i pomyślałam, że to jest coś... Coś, co może mi się kiedyś może przyda, no nie wiem. I tak zaczęłam, zrobiłam sobie kilka kopii niektórych stron z tych albumów i tak zachowałam je sobie na przyszłość z nadzieją, że mi się to może kiedyś przyda. Później wykorzystywałam też te wzory, inspirując się tym wzornictwem, wymyślałam własne i malowałam je na bombkach, na meblach czasami, także przydały mi się i do tej pory uważam, że nie żałuję, że, że się tym zainteresowałam. Mam nadzieję, że, że to w jakiś sposób może też Państwa zainteresuje i zainteresujecie się Państwo jakimiś swoim, swoimi korzeniami artystycznymi tego regionu. Czyli być może wtedy ściągnęło cię to już tutaj na Mazury. To był taki znak już tam w Łodzi, że będziesz może tutaj, gdzieś tam, gdzie są mazurskie wzory. Myślę, że tak. Myślę, że tu mnie już ciągnęło od, od dawna. I tak się moje życie potoczyło, że akurat tutaj się sprowadziłam i tak jak mówię, nie żałuję tego zupełnie. To jest piękne miejsce fantastyczne do życia i tworzenia. A czym się na co dzień zajmujesz? Pracuję w Łódzkim Centrum Kultury. Zajmuje się magazynem kostiumów teatralnych, również wykonuje okazjonalne różne dekoracje, scenografie, na mulatkę, na różne imprezy, które tam się odbywają. Poza tym w wolnej chwili maluję obrazy, inspiruje się naturą, przyrodą tym co kocham: jeziora, lasy, ludzie, energia, która nas łączy, Jesteśmy tożsami, jesteśmy tym samym, co nas otacza tak naprawdę, więc to wszystko jest moją inspiracją. Jakieś masz wystawy na swoim koncie? Tak, miałam kiedyś wystawę, taką dużą, zbiorową wystawę w hotelu w Warszawie. Na, na, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, gdzie to było, ale było wiele lat temu. W galerii TAP u pani Teresy Pomykała którą bardzo cenię, jako świetną marszantkę. To pozdrawiamy co, panią Teresę, jeśli nas słucha. Tak, pozdrawiamy. Um, na swoim koncie mam jeszcze kilka mniejszych różnych wystaw związanych ze studiami, w trakcie studiów. No, ale mam, myślę o tym, myślę o tym, żeby w przyszłym roku też y, zrobić jakąś większą wystawę, ale na tej wystawie pokażę już obrazy, które namalowałam w ostatnim czasie. Mhm. Czyli rozumiem, że jeśli inspiruje Ciebie natura, jeśli inspirują Ciebie jakieś motywy ludowe, to twoja sztuka krąży wokół tych tematów, czy, czy, czy szerzej jeszcze? Jeśli chodzi o malarstwo sztalugowe, bardziej inspiruje mnie właśnie natura, mniej folklor, raczej idę w takie. Raczej idę w kolor, mniej w mniej formę, w energię, w, w to. Mm, co nas wspólnie jakby łączy ze z tym wszystkim dookoła, jak, jak kolor może wpływać na człowieka. Mam nadzieję, że moje obrazy dobrze wpływają, pozytywnie wpływają na, na odbiorców, na osoby, które kupują później te obrazy i, i wierzą w ich domach. I, I to jest moje jakby, takie moje czuję powołanie, żeby spełniać ludzi, oczekiwania ludzi, jeśli chodzi o, chodzi o moją twórczość i żeby, żeby ludzie się dobrze czuli, żeby poprawiać im nastrój i, i życie. Czyli taką terapeutką jesteś. <laughs> nie, tak nie, nigdy nie myślałam o sobie w ten sposób, ale... Jak posłuchasz tego wywiadu, to posłuchasz tego, co przed chwilką powiedziałeś ewidentnie, to bardzo piękne, altruistyczne podejście. Ale to wypływa po prostu z potrzeby serca. Ja tak, tak czuję mhm. i, i tak robię. I, i tym, chcę się na tym skupić generalnie. A które są Twoje kolory? Uwielbiam y, granaty, kolor niebieski, granat i szczególnie ultramaryna. Czyli zimne? Y, tak. I pierwszy obraz mandale, jaką namalowałam y, w trakcie jakby medytacji, medytując nad y, każdym położeniem kropli farby na, na blajtram, to była mandala, którą namalowałam sama dla siebie, z intencją dla mnie. Całą tą mandalę, ogromny obraz, on ma metr na metr namalowałam, myśląc tylko o tym, co bym chciała dla siebie zrobić dobrego. I to jest ostatni, jedyny obraz, pierwszy i ostatni, jaki dla siebie namalowałam. I teraz myślę, że już mogę malować dla innych. Gdzie jest twoja mandala? W Twoim domu? Tak, wisi w, w salonie, w dużym pokoju kiedy na nią patrzysz, czujesz, że jest wymalowana? To jest do końca zrobiona? Absolutnie tak. Niczego bym już nie dodała, nie ujęła. To jest, to jest, ten, to jest dla mnie mandala i ona mnie wspiera. Namalowałam ją cztery lata temu, kiedy nastąpił taki przełom w moim życiu. Namalowałam ją i to wiedziałam, że ona została namalowana w odpowiednim momencie. To był ten moment na stworzenie tego obrazu i teraz już wszystko płynie w odpowiednim kierunku w moim życiu. Czyli mandale są bardzo ważne dla Ciebie, tak? I malujesz je też dla innych, tak? Tak, dokładnie, tak. Um. Po krótkiej rozmowie z osobą, która by chciała taką mandalę, um, czuję, że mniej więcej wiem, czego ta osoba oczekuje, czy jakich y, kolorów chciałaby, żeby zostały użyte. Mniej więcej jaka ta mandala powinna być, czy ona powinna być bardziej tak, jakby energi energicznie namalowana, czy raczej taka stonowana. Y, skupiam się na tym i. Potem też w trakcie malowania nie myślę kompletnie o formie, to po prostu płynie mi prosto z serca i z jakiejś, nie wiem, intuicji. No i jak dotąd osoby, które zamawiały mnie mandale, chwalą sobie i bardzo lubią spędzać z nimi czas. No bo właśnie, bo czym jest ta mandala? Jest ona kołem, ale tematycznie, co tam w środku zrobisz, to jest zupełna dowolność? Czy to ma jakieś zasady, jakieś konkretne rzeczy, których się musisz trzymać malując ją? Mniej więcej trzymam się zasady geometrii świętej. Hmm. Tu chodzi o heksagonalny kształt. Też nie do końca heksagonalne, są różne y, wzory, które się jakby wpisują w tą, w tą świętą geometrię, ale generalnie y, skupiam się na tym, żeby ona była mniej więcej symetryczna. Ponieważ płynę, nie robię tego, nie robię szkicu wcześniej, tylko jest to jakby wypływa ze mnie, więc nie do końca zawsze jest to tak idealnie co do linijki y, równa ta mandala. Ale ona trochę, y, jak na ktoś spojrzy tak z boku i nie wie co to właściwie jest, to może powiedzieć, że jest to rodzaj kwiatu. Tak, więc ona rozwija się od środka na zewnątrz i przechodzi kolor w kolor. Maluję, mam taką swoją metodę już wypracowaną, maluję kropkami. Kiedyś uwielbiałam impresjonizm. Zachwycona byłam monetem, ale też sera, który malował właśnie kropkami. Dywizjonizm w sztuce, w malarstwie mnie ba bardzo pociągał i też próbowałam malować w ten sposób impresjonistyczne obrazy. I to jakoś tak mi utkwiło, lubię takimi małymi pociągnięciami pędzla tworzyć mandale. A teraz już stworzyłaś swój własny nord. No tak, mandale malowane kropkami. Energetyczne, płynące prosto z serca dla a ludzi jest ktoś jeszcze kto robi mandale kropkami nie wiem nie być może nie mam pojęcia <grym> a jak jest y, jaka jest informacja zwrotna kiedy dostarczasz tą mandalę klientowi czy osobie którą obdarowujesz czuję i wiem że wiem że to jest y, 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 y. Zrafiony jakby sposób malowania tej mandali i dociera na pewno do tych osób, bo, bo często mi później jeszcze wspominają wiele razy, że dziękują, że tak im się podoba, że się dobrze czują w obecności tej mandali, więc, więc moja praca ma sens w takim razie, skoro jest taki feedback. Mhm. To jest twoja praca jakby po pracy, rozumiem? Tak, to jest, to jest moja pasja. Tak, no ale załatwisz w ten sposób też ten taki terapeutyczny aspekt, o którym przed chwilką mówiłyśmy, tak? Bo jest to dla tego odbiorcy wielka przyjemność i pewnie też jakaś ulga obcowania z tą twoją sztuką. No mam nadzieję. Może gdzieś w głębi rzeczywiście mam takie, taką potrzebę, właśnie na pewno mam potrzebę pomagania ludziom i chcę to robić metodami, które, które, um, które znam. Mhm. I jest to jedna z nich właśnie. Hmm. Ale widziałaś, od zawsze wiedziałaś, że chcesz być artystką? Czy miałaś inne pomysły na siebie? Od zawsze. To znaczy, miałam różne pomysły, ale zawsze wiedziałam, że, że. Może nie byłam pewna, czy będę się spełniać jako osoba dorosła, jako malarka, ale, ale wiedziałam, że. Lubię to, uwielbiam to robić i to jest coś, co na pewno będę robiła w przyszłości. Tylko nie wiedziałam, że zostanę przy tym, dlatego że wcześniej jak, jako dziecko chodziłam do szkoły sportowej, myślałam o tym, że może pójdę na AWF, yy, będę biegaczką, sportowcem. Później się okazało, że niestety nie mam do końca warunków do tego. Yy, no i w sumie tak mnie życie pokierowało, że z powrotem jakby wróciłam do, do myśli o tym, że może jednak zostanę artystką. No i i tak zostało w końcu. Jakoś moje życie się tak pokierowało, pokierowało mną, że, że zdałam na, 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 na tą uczelnię i jakoś tak i to malarstwo właśnie tak jakoś do mnie przygnęło. Bo też przecież zaczęłam studia od projektowania odzieży, więc raczej myślałam o pracy w jakiejś firmie w Warszawie pewnie, czy w jakimś mieście dużym, gdzie będę po prostu projektowała y, kostiumy. I to zupełnie co innego niż malowanie mandal. A no, jaką odzież projektowałaś? To była taka codzienna, casualowa? No więc chodzi, tak, no więc... Y w trakcie studiów okazało się, że odzież preta porter czyli taka codzienna odzież, nie jest, nie jest dla mnie jakby tworzenie takich kolekcji, absolutnie. Yy, raczej skupiłam się na kostiumach teatralnych, więc troszkę tam projektowałam dla mniejszych jakichś teatrów yy, okolicznych. Yy. Tworzyłam głównie kolekcje. W Warszawie, tak? W Warszawie też. Tworzyłam kolekcje, z którymi jeździłam na różne konkursy. Brałam udział w fashion design w Berlinie. No to właściwie, jeśli chodzi co o projektowanie dzierży. Jakie kostiumy w Berlinie? To była taka sytuacja, że zostałam jakby zaproszona do tego konkursu. Zostało zaproszonych około 200 osób z Polski, z tego tak co pamiętam. Mhm. I wybrano zostało tam kilka osób raptem z tej naszej grupy. Dostaliśmy tkaniny. Mniej więcej, co to, jak, w jakim kierunku mniej więcej miałoby pójść to, ten, ten projekt, z ilu tkanin może się składać i tak dalej. Wytyczne. No, i później zrobiłam rysunek. Wysłałam suknię i z rysunkiem, wysłałam do Berlina. No i dostałam informację, że moje, mój projekt, moja suknia została zaakceptowana. I później zostałam zaproszona. W Operze Narodowej w Berlinie odbył się pokaz. Był zaproszony do tego konkursu młodzież ze wszystkich uczelni europejskich. Także no, na widowni yy, w operze siedzieli ludzie no, z, ze wszystkich krajów europejskich, więc różne, różne języki i bardzo różni artyści. No, no, cudownie było naprawdę. To było fantastyczne przeżycie dla mnie. I no, ja wiedziałam, że, że moje kostiumy nie są pretaporty, więc yy, brałam udział w, jakby w konkursie w takiej yy, 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 grupie, yy, która się nazywa premier wizją, czyli jakieś przedstawienie jakiejś wizji mojej, jakiegoś pomysłu. No i nie zdobyłam nagrody, ale uważam, że już sam udział w takim konkursie hmm. był nagrodą, ogromnym wyróżnieniem. Hmm. A masz tą suknię uszytą, masz ją fizycznie gdzieś w domu? Gdzie ona żyje? Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie ona teraz jest. Ona się zupełnie nie nadaje do noszenia na co dzień, <noise> więc pewnie gdzieś tam ją mam w jakichś y, kufrach no także, także tak, no, mogłabym pr dalej pracować jako projektant, ale nie ubiorów codziennych, mogłabym pracować gdzieś w teatrze mhm. dlatego ucieszyłam się bardzo z tego, że, że udało mi się tutaj znaleźć pracę z kostiumami teatralnymi y prowadzimy teraz w y magazyn kostiumów no, w tej I chwili wypożyczalnie wiadomo, też, tak? Wypożyczalnie, tak także też mogę, tutaj mogę się spełniać, tworzę też różne kostiumy Wymyślam różnego rodzaju, sama je, sama je wykonuję. I masz też umiejętności krawieckie, tak? Takie. Może nie do końca. Nie, nie jestem tak jakby typową krawcową. Nie, nie lubię takiego krawiectwa y, codziennego. Lubię wymyślać, kombinować. Nie do końca to musi być wszystko takie idealnie uszyte. To ma po prostu super wyglądać i osoba, która w tym występuje, musi się w tym dobrze czuć, ale nie musi to być idealnie uszyte, y, overlokowane i tak dalej. To wszystko jest po prostu artystyczne bardziej. No, ale rozumiem, że sama to szyję jeszcze. Sama szyję sam. i też maluję. Kiedyś stworzyłam taką kolekcję, z którą wzięłam udział w konkursie na targach ludzkich. Um, Złota, złota nitka. I tam przedstawiłam kolekcję moją dyplomową. Na jedwabiach malowane wzory, inspirowane sztuką aborygenów australijskich. To też... To Miałam stąd pointylizm taki... ci został pewnie. Może też. Nie wiem, jakoś tak do tych kropek, kreseczek takich mnie cię zawsze ciągnęło. I bardzo mi się podobała, w ogóle folklor mi się podoba w ogóle na całym świecie, nie tylko mazurski, a australijski również. Um, Nauczyłam się jakby m, wzorów i symboli, którymi posługiwali się artyści, e, posługują się artyści w Australii, rdzenni australijczycy. I sama tworzyłam własne y, historie, i malowałam je za pomocą tych kropek, kresek i różnych kółków, łuk Malowałam to wszystko na, na tkaninach, na jedwabiach. I to było malowane farbami y, specjalnymi do tkanin, więc były to ubiory, w których tak naprawdę można, y, można później w pójść na, jakąś, y, na jakieś przyjęcie i y, być ubranym y, oryginalnie w jedyną w swoim rodzaju suknię na przykład. A jak znajdowałeś modelki, które prezentowały Twoją kolekcję? No to już po prostu sięgnęłam do mm, agencji reklamowych, Aha. które po prostu. Tak, nie, koleżanki z roku, nie? Nie, nie, nie. nie. To już profesjonalne, profesjonalne dziewczyny już tutaj wiedziały, jak się zachowywać na, na wybiegu. To tutaj. Darku do Polski, jeśli nas słuchasz. Mieliśmy tutaj niedawno Darka Topolskiego z Poznania. To jest człowiek, który właśnie zbiera instrumenty świata i przyjechał ze swoim własnym, jego pierwszy instrument, który zrobił, to był właśnie didgeridoo. Mm -hmm. I to didgeridoo miał um, takie uwagi, co do jakości ozdób, jaki zaproponował na tym instrumencie. Grał pięknie, ale miał tutaj uwagi, także że Darku, jeśli nas oglądasz, to polecam ci Monikę. Może nawiążecie współpracę. Może twoje didgeridoo będzie piękniejsze. <laughs> Bardzo chętnie poznam. Tym bardziej, Obejrzysz że... wywiad z, na, w Polskim Radiu Orzysz niedawno darek był u nas jakieś dwa tygodnie temu. Aha. Musisz Bardzo zobaczyć miło. to didgeridoo. Tym bardziej, że jeżeli pan darek gra na didgeridoo, a ja też mam swoje didgeridoo i też na nim gram już od kilku lat. E, tak, uczyłam się sama długo, namiętnie, e, także chętnie się spotkam, i może pomalujemy nasze dżiridu i zagramy razem wspólnie jeszcze. No i nie mów, że znasz tą technikę oddechu kołowego. Tego niestety nie, właśnie z tym mam jeszcze problem, ale, ale potrafię przez dłuższy czas y, jakąś tam melodijkę, powiedzmy jakąś wy, wydmuchać. Ćwiczysz w domu? E, ćwiczę w domu, tak. Ale masz... To mnie uspokaja i to Czyli jest... nie masz już sąsiadów no za... pewnie. No to zależy. Jeżeli nie opieram dziury do podłogę, to sąsiad z dołu na pewno nie będzie walił w sufit. Ja jak trzymam w powietrzu albo o coś oprę, o stół, to, to wtedy mogę grać swobodnie. No fajnie. A wspominałaś też o tym, że myślałaś o sporcie. Czy sport do tej pory towarzyszy w Twoim życiu tobie? Sport jako taki może nie. Natomiast ponieważ ja medytuję, a bardzo też lubię medytować w ruchu, a uważam, że yoga jest medytacją w ruchu. No to można powiedzieć, że no jakiegoś rodzaju, jakiś tam, m, można uznać to za sport, powiedzmy w jakimś stopniu, no bo jest to jakby praca z ciałem też. Mm -hmm. Ale głównie nie robię tego po to, żeby mieć jakąś fizyczną, m, poprawić jakąś swoją fizyczną, nie wiem, sprawność, tylko raczej po to, żeby medytować w ruchu, właśnie. Tak, no ale um, malowanie to też taka swoista. Malowanie to też jest medytacja absolutnie i to jest no innego rodzaju, ale to też jest świetne i pole polecam naprawdę y, malowanie takie intuicyjne, na przykład Vedic Art. To jest świetny sposób na odprężenie się i odstresowanie. A jeśli nasi słuchacze chcieliby zobaczyć Twoje prace, to proszę przekieruj nas na swoją stronę, przekieruj nas tam, gdzie moglibyśmy się zapoznać bliżej um, z Twoją twórczością. No więc na mojej stronie są prace, które stworzyłam już wiele lat temu, i one jakby nie, nie do końca tam można zobaczyć, to co ja obecnie maluję. Ale zapraszam Państwa na stronę mojado.pl. Tam są również bombki, które maluję, no, różne fotografie, kiedyś się interesowałam, też sporo fotografii miałam i też miałam wystawę fotograficzną, także zapraszam na, na moją stronę. Mojado.pl Mojado.pl, tak jest. Dziękuję ci Moniko za wizytę w naszym studio. Dziękuję Moim jasiu. gościem była Monika Dąbkowska z Ełku, już z Ełku, już nasza mazurska kobita. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję uprzejmie, dobranoc. Polskie Radio Orzysz.